Decades of violence and uncertainty, heavily driven by the drug trade, have torn apart the nation's social structure. Hundreds of thousands of Colombians have become refugees in their own land. The time has come to make it stop. Colombian forces, together with US Army, had stumbled upon the main operation, elimination of the biggest drug cartel in Colombia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bloody, a po tym bardzo interesującym wstępie jeszcze ja może wprowadzę mały wstęp. Tak więc już wiecie mniej więcej o co chodzi, bo tutaj doskonale wam powiedzieli gracze, ale teraz może powiem kilka słów o samej grze. Może zacznę od tego, że rozpoczynam nową serię. Kolejną z słynnej serii Terrorist Takedown. Wojna w Kolumbii. Czyli tak, no krótko mówiąc, jest to właśnie kolejna część tej dynamicznej serii dynamicznych gier akcji Terrorist Takedown. Za jej stworzenie oczywiście odpowiada rodzimy zespół deweloperski City Interactive. Jak wskazuje nazwa opisywanej produkcji, gracze tym razem przenoszą się do Ameryki Południowej. Trzeba to podkreślić, jako że w poprzednich częściach wszystkie akcje działy się na Bliskim Wschodzie, a teraz będziemy w Ameryce Południowej, to jest całkowita zmiana. No i teraz troszkę jeszcze powiem o tej fabule, czyli był tam krótki opis, mniej więcej o co chodziło. W każdym razie wcielamy się w żołnierza amerykańskiej jednostki do zadań specjalnych, który został zrzucony na tyłach wroga. Przydzielone zadanie polega na wyeliminowaniu szefa olbrzymiej kartefelu. Kartelu narkotykowego, który działa w nieuprzymysłowionych górskich rejonach Kolumbii. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście i myślę, że to tyle jeśli chodzi o zarys fabularny. Jak widzicie, zapowiada się niezwykła przygoda z niezwykłą grą, jaką jest Terrorist Takedown Wojna w Kolumbii. Już czwarta część serii, którą kręcę, z serii Terrorist Takedown, i zapewne ona jest jeszcze lepsza niż poprzednie części. Już po prostu nie mogę się doczekać, po prostu ręka mi świerzbi. Jeszcze tak, zobaczę tu małe ustawienia. Wiecie co, ja to może sobie wszystko troszkę ściszę jednak, bo mam wrażenie, że wszystko jest troszkę mimo wszystko za głośno, wiecie? I po prostu podgłośnię sobie głośniki, bo tak po prostu będzie lepiej. Albo dobra. Ścisz. Dobra, niech będzie. Teraz tak, wideo. No tu widzimy, że muszę troszkę pozmieniać. Dajmy wszystko na normalne? Aha, czyli nie ma wyższej. Dobra, normalna. Tylko tu było kilka. Oj, kurczę. Dobra, no i to i rozdzielczość nadajmy na tą. Okej. Witam wszystkich. Ponownie. Nie wiem co się stało, ale jak próbowałem zmienić rozdzielczość, gra mnie wywaliła. Czyli chyba twórcy stwierdzili, że jednak nie dadzą nam możliwości zmiany tekstury, więc trudno, pogramy na tym co jest. Jeśli tylko zobaczyć, czy wszystko jest ustawione tak jak powinno być, to damy na wysoka. Dobra, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Dobra, no to już trudno, już najwyżej... Najwyżej będę grać na tej rozdzielczości, jaka teraz jest, i tak ja to potem w programie odpowiednio dostosowuję, więc jest wszystko ok. Aha, jeszcze taka jedna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, na samym początku jest filmik startowy. Ja mam, ogólnie rzecz biorąc, go niby nagrałem, ale ja mam go straszny problem go z otworzeniem, więc nie wiem w sumie, czy on będzie w tym filmiku, czy nie. Jeśli on był aktualnie, no to go widzieliście. Ale jeśli go nie było, to go nie było. Tak tylko sobie mówię. Dobra, no to już nie tracę czasu, rozpocznijmy. No widzimy, że mamy dwa poziomy. Tak, ja znam, znaczy nie znam, ale to jest City Interactive. To jest gra wysokobudżetowa, w cudzysłowie. Więc osobiście, szczerze mówiąc, ja tu się bałbym grać na trudnym. Jako że nie ma poziomu średniego, wybierzemy poziom łatwy.
O, tu mamy piękne wprowadzenie po polsku. Jak ktoś chce, to możesz sobie przeczytać. Na pewno jest bardzo interesujące, jeśli ktoś chce się zagłębiać. Fabułę, którą pokrótce zresztą streściłem. Tu mamy mapę po prawej. Przygotuj się, kurczę. I od razu jesteśmy rzucani w wir akcji. No dobra, co my tu mamy? Pierwsze, co rzuca się w oczy, to mamy wyrąbisty w kosmos nożyk. Dobra. Mamy, widzę, karabin. O, proszę, mam też snajperkę. Zaraz wypróbujemy ją. Tak, wyjebistą w kosmos snajperkę też mamy. Dobra, tu mamy to. Mamy też granaty. Czyli widać, że całkiem spory arsenał. O, tu też możemy przybliżać. No dobra, okej. Ale nasz bohater zapieprza. Tu, dlaczego shiftem się kłóca? Wiecie co? Jeszcze na chwilę. Zapisz. To tak. O, tu jest zapisywanie. Szybkie zapisy. Tak. Aha, dobra. To jest szybki zapis. Teraz tak. Jeszcze na chwilę zobaczę sterowanie. To tak, spoko. Lewy shift. Po pierwsze. Przełączanie czołgania. To tak. Zrobimy tak. Jako, że ja nie jestem przyzwyczajony do kłócania, to kłócanie zaraz, jeszcze tak. Przełączenie czołgania, chodzenie, bieganie, ok. To wiadomo, wiadomo, wiadomo. F to akcja, ok. M mapa, no dobra. L dziennik, ok. Tutaj bronie i takie dobra. I rzuć granat na G, dobra. No to w takim razie zrobimy tak. Tu sobie troszkę pozmieniam, że ustawimy sobie kłócanie pod C, bo jakoś tak nie przywykłem do shifta. A, to jest ten, a to, czyli kucnięcie jest pod C, a pod kontrolem jest padnięcie. No może być, w sumie. No dobra, no to nie, chyba nie traćmy czasu, tu widzimy, że pokazuje nam chyba... Aha, czyli widzimy, że ogólnie rzecz biorąc będziemy mieli takie wskazówki. Tak, to jest nasza wyrąbista w świecie mapa. Możemy, widzę, patrzcie, możemy też sobie zaznaczać punkty i wtedy na naszym małej minimapie w lewym dolnym rogu pokazuje się, gdzie ten punkt dokładnie jest. Aczkolwiek z tego, co widzę, mapa jest dosyć liniowa, więc chyba nie będzie żadnych dodatkowych rozkmin. Jestem ciekaw, jak chce się pozbyć punktów, co mam zrobić, no ale chyba się nie da, niestety. No dobra, to chyba nie traćmy czasu, chodźmy, bo cały czas stoję w miejscu i się gapię. Zaraz zobaczymy, czy będą pierwsi przeciwnicy. Może dajmy na snajperkę, będzie ciekawie. Widzimy, że jesteśmy w środku dżungli, a dokładnie w Kolumbii. Patrzcie, możemy chodzić jakimiś takimi lasami. Widzicie, na pewno wróg by nas to nie zauważył, gdybyśmy takimi szli. Dobra, tu widzimy jakiś bardzo stylowy znak, więc zobaczymy, co to jest napisane. El Toro. Mr. Brzmi bardzo mrocznie. Heads up, Victor 4. Bridge ahead and we're picking up a lot of enemy chatter. Kurczę, przed nami jest most, czyli będzie wielu przeciwników. W każdym razie w tej grze znowu gramy bohaterem typu jesteśmy sami w środku dżungli i eksterminujemy 1 600 000 wrogów na swojej drodze i nikt nie może nas zabić, bo jesteśmy doskonali. Gdzieś tam jest most. O, są i przeciwnicy. Co jest grane? Może kucnijmy. Dostał? Kurczę, twórcy, widać, nie brak amunicji, lol. Patrzcie, jak chcę przeładować snajperkę, to nic z tego. Dziwne, że nie mogliśmy trafić w niego, ale dobra. Coś w nas strzela? Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Jakby coś, jakiś snajper. Sprawdźmy to. O, tam coś jest. O, nawet trafiliśmy, o dziwo. Press the grenade key to switch to grenade. Press the left mouse button for a long throw and the right button for a short throw. You can also press G for a long throw. Lol, czyżby stwierdzili, że w ramach samouczka gościu przez radio będzie nam mówić, co należy wcisnąć. Troszkę to dziwne, bo jeśli potraktować tą grę poważnie, to właśnie to, co przed chwilą nam powiedział gościu z radia, brzmi bardzo niepoważnie. To jest jedna sprawa, a druga kwestia, że on się powtarza. I to też brzmi niepoważnie. Ej, moment, ja muszę coś sprawdzić. Za chwilę wracam. Witam wszystkich bardzo... znaczy, Boże, już z przyzwyczajenia tak mówię. Dobra, wróciłem już. Nie było mnie tylko przez chwilę, pewnie nawet tego nie zauważyliście. Dobra, widzę, że wszedłem na jakiś pagórek. Czyżbyśmy mogli sobie skrócić drogę? Zaraz się przekonamy.
Coś przeczuwam, że tu jest jakaś mega super przepaść. Czyż byłaby na pewno? Sprawdźmy. O! What the fuck? Wyszliśmy poza dżunglę? Nie! No nie, nie, wierzę. O, to było genialne. Czyli ogólnie, że widzimy, że to nie jest zwykła dżungla. Oprócz tego, że jesteśmy w Kolumbii, dżungla jest... Jesteśmy na górze przeznaczenia! To znaczy, jesteśmy tak cholernie wysoko, że możemy w każdej chwili spaść. O, czyli nie ma żartów. Czyli tak, widzimy, że tutaj jest ogromna przepaść i ogólnie nie da się jej przekroczyć. Jakkolwiek byśmy się starali, to nam się nie uda. O, tu widzimy jakieś bardzo krzaki, bardzo silne, przez które nie możemy się przecisnąć. Czyli widzimy, że jednak jest poważna sprawa. No dobra, wróćmy może na nasz tor, bo pewnie przeciwnicy się bardzo niecierpliwią, co my wyrabiamy najlepszego. Tu gdzieś zabiliśmy jednego ziomka. Przynajmniej kiedyś tu był zabity. Czy to? Jakie czerwone beczki? Fajnie, gdyby wybuchały. Widzieliście ten wybuch? Tak się strzela! Hello! Jakaś taka, wiecie co, strasznie niecelna ta snajperka. Może ja tak niecelnie strzelam, a może to wiatr? Boże, no już mi to powiedziałeś! Dlaczego on się powtarza? Dobra, zajmijmy go. Chyba nie żyją. Dobrze nam idzie. Kurczę, czemu on się... O, moment, tu jest jakaś... O, coś zabrałem, ale jestem super. Ciekawe, czy mam... Nie, nadal nie mam. A zobaczmy, czy mogę to... Weź, F się bierze, co nie? Ale wtedy odkładam ten karabin. Nie, to jest chyba jednak lepsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale widać, że ta gra jest bardzo boga... Ale to ja mogę ją użyć, czy ja ją zabrałem, bo już koniec. No dobra, w każdym razie widzimy, że gra jest bardzo rozbudowana, ponieważ będziemy mieli... Mówi, żeby zachować tu ciszę. Dobra, wracając jeszcze do tematu, jak już wspominałem, gra jest bardzo rozbudowana, bo można nawet wymieniać bronie. To naprawdę niezwykle. Ale tutaj można się nauczyć troszkę prawa ruchu drogowego. Co oznacza ten znak? To oznacza, że tutaj trzeba uważać. Czyli na tym moście trzeba bardzo uważać, bo na przykład może nas przelecieć samolot, mówiąc dosłownie. Jest, i tyle jeśli chodzi o jego działko. Dobrze, że był dość niecelnie strzelał. O nie, kolejny. Ale z nas snajperzy. Patrz jak zdjęliśmy tych ziomków. Wiecie co, w tą grę się gra nawet przyjemnie. O wiele przyjemniej niż na przykład w takim mojej poprzedniej wersji. Czyżby tu był jakiś snajper? Niko nie widzę. Poczekaj. O, to było dosyć proste. Ktoś postawił wybuchające beczki w środku lasu, ale nadal ktoś do mnie próbuje strzelić. Podkreślam, próbuje. Dobra. Nadal ktoś próbuje do mnie strzelić? Czy on nie wie, że to się źle skończy? O, tam. To jest, patrzcie, jaka snajperka, widzicie? Nawet nie muszę przybliżać. Znaczy celować, przepraszam. O, mogę z tego strzelać? Zajebiście. Dobra, znowu ktoś we mnie strzela. Czy ja nie mogę mieć chwili spokoju? A, tam. Zobaczymy, czy snajperka tym razem coś da. Wiecie co, może się połóżmy? Bo należąco chyba szło nam lepiej z tym. O kurczę, super. Snajperka jest tak super, że po prostu... O! Udało nam się zabić. Dobra. Dobra, na czym, o czym ja mówiłem? Aha, że ogólnie jakoś tak na razie mi się przyjemniej gra niż w poprzedniej wersji gry. Która miała w nazwie Terrorist Takedown, czyli Terrorist Takedown Konflikt w Mogadiszu. No nie wiem, jakoś tam konflikt w Mogadiszu to jakieś takie słabe było. I strasznie mnie irytował mój zespół, z którym musiałem powędrować. A tutaj jest tak o tyle fajnie, że wędrujemy samotnie i to jest właśnie fajne i podoba mi się. Wędrujemy sobie samotnie, żadni głupi ludzie nas nie ograniczają ruchowo. Jest po prostu mega. Zauważyłem, że Terrorist Takedown przeważnie dzieje się w jakichś takich egzotycznych terenach, zauważyliście? Znaczy nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało, no zobaczcie ten, jaka... Poznajemy przy okazji kulturę innych państw i rejonów. Na przykład możemy poznać zachowania tutejszych tubylców, jak się zachowują.
O, jak fajnie skacze nasz przeciwnik, nasz gościu. O nie! Haha, kto to jest mistrzem? O, na przykład możemy poznać właśnie inteligencję tutejszych osób, jak sobie radzą w Kolumbii, bo jak wiadomo, w Kolumbii nie trzeba się tak bardzo uczyć, więc niektórzy tutaj kipią, znaczy jakby wykazują się niezwykłą inteligencją, ponad przeciętną. Też w cudzysłowie. A, skaczmy sobie przez las. O nie! Dostaliśmy. Dobrze, to jest karabin, jest o wiele lepszy niż taka snajperka. Proszę cię, jakie zasadzki. W tej grze zasadzki. A, chciał już rzucić granat. Dobrze, że stał na środku drogi, a nie ukrywał się za jakimś piękiem, bo wtedy mogłoby mu się udać. A tak przynajmniej go zdjęliśmy w łatwy i przyjemny sposób. No dobra, zastanówmy się przez chwilkę. No dobra, idziemy dalej, co nie? Bo cały czas musimy iść drogą. O proszę, już przeszliśmy praktycznie połowę naszej drogi. O nie, kolejni wrogowie. Postoję może jeszcze na środku ulicy, bo chyba we mnie nie trafią. Doskonała strategia, Bloody. Czyli jak widzimy, tutaj doskonałą strategią jest, jak już w nas strzelają, to najlepiej właśnie ukryć się na środku ulicy, stać. Najlepiej w ogóle nie kucać, bo to względnie nie ma żadnego znaczenia, czy kucamy, czy stoimy. Bo celność zawsze jest taka sama. To znaczy, czy leżymy, czy kucamy, zawsze mamy tą samą celność. Teoretycznie, choć zobaczcie, celownik niby się tutaj zwęża odrobinkę, ale ja mu nie ufam. Jak dla mnie nadal mamy taką samą celność, a to jest tylko dla lansu. Dobra, wejdźmy na tą klimatyczną wieżę strzelniczą. Kurczę, patrzcie, jak tu jest wyrąbiście w kosmos. Widzicie? Możemy sobie tutaj postać i możemy sobie postrzelać troszkę, poobserwować widoczki, popatrzeć na kanion przeznaczenia. To jest jakby taki wielki kanion, tylko że w Kolumbii. Taki tam też był, tylko po prostu jest mniej rozpromowany, dlatego mało osób o nim wie. No ale to dzięki tej grze możecie też takich smaczków się właśnie dowiedzieć. A tu widzimy resztki muru kolumbskiego. Też bardzo sławny i duży. Super ekstra, no wiesz, to nie musisz mi radzić aż tak bardzo, bo jak mi raz powiedziałeś, to naprawdę ja sobie mogę poradzić. Jak będziesz mi cały czas tak powtarzać, to wierzcie, to będzie troszkę takie... Och, dzięki. On chyba chce mnie poderwać, że tak cały czas mi komplementy prawi. Takie odczucia póki co mam. Dobra, to tych żołnierzyków sobie załatwiliśmy, a teraz chodźmy zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. Mówiąc, nawet można powiedzieć, że troszkę dosłownie, bo w sumie tak chodzimy jakimiś takimi trawiastymi terenami. Dobra, co tu się wyrabia? Kurczę, strasznie się bałem podchodząc do tego tytułu, że to będzie totalna masakra, ale wiecie co, w sumie teraz mówię sobie, że jednak nie było warto się tak stresować. Bo po nieprzyjemnej grze, jaką był Terrorist Takedown, konflikt w Mogadiszu, który grało mi się w sumie średnio przyjemnie, to jest takie bardzo odświeżające. Można sobie przyjemnie pochodzić, postrzelać do wrogów. No i przynajmniej akcja w końcu się nie dzieje na Bliskim Wschodzie, którego już miałem głęboko gdzieś. Znaczy miałem już go dosyć po prostu, bo już mnie zaczął irytować. Tutaj akcja się dzieje w Kolumbii, jest po prostu ciekawiej. Poza tym zauważcie, że grafika się mimo wszystko się troszkę poprawiła. Co nie? Jakby taka troszkę lepsza jest. O proszę, popsute auto. Widzimy, ciekawe co oni musieli z nim robić, że akurat popsuli je i to w środku dżungli. Zastanawialiście się nad tym? Czyżby tu był jakiś inny jeszcze atak od kogoś innego? Bo mi się wydaje, że póki co ja tylko atakuję całą Kolumbię. Przeciwko ja kontra cała armia. A wydaje mi się, że nikogo tu nigdy nie było, więc jakim sposobem popsuli, aż do takiego stanu doprowadzili to auto? Widać, że mają tutaj zamazane napisy na tym aucie. To widocznie jest taki styl w tutejszej Kolumbii, że zamazywanie napisów to takie... Już tutaj takie... No, można powiedzieć, że to jest moda po prostu. Po prostu w świecie modne to jest teraz. O proszę, zapisywanie. Włączyła się też dynamiczna muzyka. Widzicie co, ja sobie pójdę na tą górę, bo mi tak wygląda bardzo zachęcająco. Mapa mnie oszukuje, bo mapa mi mówi, że kanion jest dopiero tu, a jest trochę wcześniej. Patrzcie, czubek kościoła, widzicie?
Dobra, zrobimy tak. Ja, widzicie? Ja postaram się wejść na drzewo i opuszczę lianę. A potem zrobię Tarzana. Oczywiście żartuję, bo nie wiem, nie jestem pewien, czy w tej grze w ogóle to jest możliwe. No dobra, ale wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie z widokiem na kanion zakończymy pierwszy odcinek z tej wspaniałej serii, jaką jest Terrorist Takedown Conflict, przepraszam, Wojna w Kolumbii. Tak więc zapraszam Was na oglądanie kolejnych odcinków. Na pewno chcecie zobaczyć, jak mi pójdzie, czy dam radę, czy przetrwam, czy przeżyję, czy inni mnie zabiją, czy będę miał polewkę z tej gry, czy też może nie. Jeśli tak, to koniecznie oglądajcie kolejne części. A póki co, do zobaczenia.